teraz teatrzyk biograficzny BoBoBo ma zaszczyt przedstawić spektakl pod tytułem Kulisy prawdziwej historii BoBoBo. Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 3 Year of the Dragon. Synchronizacja dół, góra. Dziękuję bardzo. I dziś będziemy robić poziom... No nie wiem, zróbmy ten. Crystal Islands, z tego co widziałem. Może zgadłem, a może nie. I mam już 5800 kryształów. Crystal Islands, patrzcie, kurde, zgadłem. To się nazywa talent. Shh, Spyro, don't tell anyone, but we've stolen some magic from the sorceress. We're hiding here whilst we practice using it. Unfortunately, we've had a bit of an accident and turned everything into crystal, and it seems to have aggravated the indigenous creatures. No shit, Sherlock. Innymi słowem, oni wszystko zmienili w kryształy. Teraz wszystko jest na nich wnerwione. Nie wiem, swoją drogą, jak ogień może rozwalić kryształy. Biorąc pod uwagę, że te kryształy prawdopodobnie są bardzo odporne na to. Więc nie wiem. Dobra, najpierw się tutaj rozejrzmy. Żeby nie było. Żubiku, ja cię zostawię w spokoju. Bądźmy kumplami. To jest taka... Holy moly! Where are you? My friend. Tu jestem. Ała. Po co być takim niemiłym? Należy być przyjaciółmi. Wszystkim jednym. Ojenny. Tak, ogólnie długo nie było odcinków ze Spyro 3, ponieważ dlatego, że nie miałem zbytnio weny w to grać i wiecie, zaczęła się szkoła i tak dalej. Ja już nie jestem w zwanej gimbazie. Aleluja! I po prostu... No jak na razie jest spokój, ale później będzie jakby tak zwany rozwalacz umysłów. Zatem tego żółwika zostawiam w spokoju, a rozwalimy tego. Halo. Dziękuję. Okej, więc po prostu no. Także tego. Would you like to see a magic trick? No. Watch carefully. As you can see, there is nothing up my left sleeve. Nothing up my right sleeve. But now, with a wave of my hands and the magic word, Alakazam! No co za typ? Ale tak, co jeszcze mam do powiedzenia? Nic chyba już ważnego nie mam do powiedzenia. Oczywiście będę się nadal starał nagrywać i najprawdopodobniej będę po prostu tak działał, jak kiedyś tam mówiłem, że po prostu będę robił sobie zapasy w weekend. Ej, stary. Zapasy w weekend, tak to będzie się odbywało. Nope! Nie chcę żadnego okropnego triku twojego widzieć. It's dangerous to go on, take this. No! To jest rodaty, którzy widzieli moją kapelę. Tak wiem, że to nie była idealna kapela, ale no tyle można, tak powiem, coś tak wyciągnąć. Uratowaliśmy manię! Sonic Mania! Dobra, uratowaliśmy Sonic Manię z bycia jakąś, wiecie, okropną grą albo coś w tym stylu. Czuję w tym momencie się bardzo dobrze przez to. To znaczy, że Sonic Mania będzie najlepszą grą ever. Więc jest super. Znaczy nie na pewno najlepszą, mam nadzieję, że Project 2017 będzie tą najlepszą. O, cokolwiek to ma być. Bo Sonic Mania na pewno będzie tą najlepszą w 2D. Liczę na to. A Project 2017, on ma być najlepszą tą w 3D. Which is why I'm going to start that whirlwind over there. Abra! Kadabra!
Dobra. Jakie jeszcze fajne triki mi pokażecie? Bez skojarzeń. Okej, ten stworzył jakiś tu Magic Whirlwind. Dobra, ale najpierw tu pozbieramy wszystkie te klejnoty, szmaragdy, whatever. Rubiny, szafiry. Jak tam jeszcze są? Był jeszcze taki niebieski kamień, tylko za nic w świecie nie pamiętam, jak on się nazywa. Nie no, szafir był niebieski. Ale tu nie ma niebieskich, są fioletowe, a nie pamiętam, jak się nazywają fioletowe. Czy w ogóle one mają jakąś nazwę? BOOM! Okej. Teraz znowu idziemy z nim pogadać. Nie lubię strasznie w tym poziomie tego, że muszę za każdym razem z nimi rozmawiać tylko po to, żeby sobie otworzyć rzeczy. Muszę sobie kiedyś zobaczyć, jak speedrunnerzy radzą sobie z tym poziomem. Czy oni też, wiecie, mają jakąś super duper taktykę, że po prostu wiecie, rozmawiają z nimi przez pół sekundy albo i krócej i po prostu lecą co sił w nogach, czy po prostu, wiecie, używają triku i już są na końcu poziomu. Tak też może być. Muszę zobaczyć any percent speedrun tej gry, a nie 100%. Znaczy ponad. Spyro, did you know I happen to be a very talented amateur magician? My specialty is the amazing extending bridge trick. I'd love. No akurat to widzę, że często wydłużasz nam te wszystkie. My expenses, you understand. Te wszystkie mości, nie mości, chrosty może. Seriously? Not again. Okay, fine. Very good. Let's see. Hocus pocus, ziggledy zen. Make this bridge get long again. Hej, nawet się rymowało. Dobra, tu ci przyznaję, że na rymach się znasz. Tylko na tym się znasz. I've been working on a great new magic trick, but this bear keeps spoiling it. Ale zaraz, ja zapomniałem chyba czegoś włączyć, co nie? Inne ustawienia. O! Nie lubię strasznie efektu wygładzania grafiki na PS3. Nie wiem czemu. Nie wiem w sumie co on daje. Ale jakoś dla mnie gry wyglądają dziwnie przez to. Nie wiem czemu, wiecie, po prostu jakoś robi, że tekstury wyglądają. Nie wiem, jak to nazwać. Anti-aliasing? Robisz coś na scenie. Żeby się tak rozmywa te tekstury, żeby one wyglądały w HD. Ja strasznie tego nie lubię. Dlatego jeżeli gra ma coś takiego, to ja... Jeżeli ktoś robi taką grę, to jest 90% szans na to, że ja tej gry nie będę lubiał. Okej, stary. Czego ode mnie chcesz? Well, I suppose I... Dobra, nie będę... Jeszcze... Zapomniałem, że ja w tym let's playu mam pokazywać. Dialogi. Sorry. Here, you can have this. I was going to use it in a trick, but my magic just keeps bouncing off. Ale no, co... Uratowaliśmy Lloyda! Garmadora. Pozdro dla kumatych. Ale w każdym bądź razie... on tam mówił praktycznie ten, co pierwszy, że pokaże nam triki w ogóle, że... nieważne. Nieważne! Okej. Co tu się odwala? Holy... To mi się nie podoba. To mi się bardzo nie podoba. To jest bardzo, bardzo, bardzo zły pomysł. Holy shit. Ja tak bardzo nie zdobędę tutaj wszystkich. Dobrze, chociaż jest Sparks, to ona mi pomaga.
Holy. Holy. Moly. Co zostawiłem? Aha. Uratowaliśmy Eloise. Jakieś dziwne imię, dobra. Ale musimy się teraz cofnąć. Znaczy musimy wyjść. Świetnie. I had one job and I failed it. Ciekawe, czy jest, wiecie, że mogę jakiś frame perfect jump zrobić i żebym mógł tutaj powoli się tak o. I czy ja naprawdę... Nie umiałem tylko jednego. W sumie dobrze, bo wtedy to bym się wnerwił. Gdyby się okazało, że tylko jednego ominąłem. W sumie jednego z każdych tych grup ominąłem. Czyli co, rozumiem, że nic już tu nie ma. Okej. Uff. Okej. 5300, więc ja... Nie. Zaraz. The fuck. Siema, Aniu. Okej. Gdzie ty jesteś? Stefan, gdzie jesteś? Stefan? Tak mi niefortunnie wleciał. Uratowaliśmy Maxa. Ale nie, to było piękne. To było piękne. Ja nie ogarniam w ogóle, gdzie ktoś się za tym wlatuje prosto. Pod to, dobra. Chodzimy do jakiejś minigierki Bentleya. Good evening, Spyro. The amazing Randini is about to put on a display of prestidigitation. I've heard that it's quite impressive, so I'm going to watch the show. Spoko. Okidoki. Tu jest jakiś sposób, żeby dostać się na to. Ale dobra, najpierw muszę iść tu. I rozwalić to wszystko w drobny mak. Okej. Wszystko? Chyba wszystko. Jest o właśnie. Trzeba po prostu dobrze to... O! Zczasować. Ale można to na rozpaść. Nie wiem czy to... W sumie powinienem to, no wiecie, żeby się móc później stąd wydostać, tak troszkę. Ale z tego co widzę, to najlepiej to działa na krawędziach. O, haha, nie powinienem tu być, tak swoją drogą. Jakbyście nie zauważyli. Ja powinienem pogadać z tym gościem i wtedy mogę tu wejść. Ale najpierw chcę sobie pozbierać tutaj te klejnoty. Bo tak chcę. Umiem, to mogę. Okej, czyli w tamtym... w tej części poziomu zostawiłem. Błagam, żeby się gra nie zgliczowała w ten sposób. A ja tu... aha, spoko. I'm afraid my magic show seems to have overexcited the moles. They need a good bonk on the head to calm them down. And you look like just the man to help. A light tap on the head should sort them out. But watch out for my friends. They're trying to burrow after them. Innymi słowem, muszę uważać na tych magików, a rozwalać... rozwalać tych... Chcę mi ktoś powie, dlaczego oni w ogóle nie pomagają. Elo?
Nie mogę na serio. Często tak wygląda to w tej grze. Po prostu oni tu przychodzą i robią niezły... rozgarnisz. Tylko dlatego, że nie zauważyłem. Albo że akurat w tym jednym miejscu przylazł. W tym jednym taki... Nie! Już byłem przy nim! Well, that didn't do it. Byłem przy nim! Co za nie far! I no to już było hamulce. Więc mamy, jak widzicie, na to 50 sekund. Całkiem dużo czasu, przyznam. Czy będziesz molem? No to nie jest mol, ale dobra. Whatever. There is no time to lose. Uwielbiam po prostu Zeldera. Okej. W sumie to jest jedyny rap poza Knucklesem, który lubię. Bo po prostu jest zabawny. Okej, pyk. Pyk. Die! Well done! And look, one of my friends dug up this whilst chasing the moles. Yay! Wykopał jajo! I uratowaliśmy Henka. I'm afraid I've had to cancel my next performance. One of the moles ate all my magic cards. Okej, więc to będzie na tyle. Zobaczmy w ogóle, co jest za tym. Czy mogę na to wejść? Kurde. Halo. Mogę na to wejść? Mogę stąd na to wejść już? Nie, ale ja naprawdę chcę zobaczyć, jak to wygląda. Czy mogę wejść na to? Ha! Ale fajnie. Czyli prawdopodobnie jakbym tam wlazł, to bym spadł od razu. Okej. Okay. Aha, dobra, bo tam jest jakiś klucz, którego ja nie mam. I prawdopodobnie będzie gdzieś tutaj. A nie, tu jest jajo. Tu jest co? Jajco! Uratowaliśmy Grace. O, szczapeczką był. I... Wow! Ile hajszu! Ojej, czy ja naprawdę muszę tam wracać? Ale tak seryjnie wracać? Czy mogę po prostu wlecieć jakoś na tą wyspę? Nie, nie ma szans, żebym tam wleciał. Nie, no świetnie po prostu. Może uda mi się chociaż jakoś tu pominąć wszystko. Też w sumie, stąd... Mogę wystrzał mnie być. Powietrze. Powietrze mówię. Powietrze mówię. No. Jeszcze nie powietrze. Dobra. Próbuję! Nie dolecę. No i dupa, ale spróbowałem. A tym razem czemu nie zniknęło to? Halo? Ha, bo ja teraz uratowałem tego ich guścia. Teraz pewnie ta magia będzie cały czas, nie? Ja. Świetnie. O, i Monis Rax już stąd polazł. Puszcz mnie. Okej, a więc... To była homoma. To
To była tak hamowa. Ale czy tu nie mam żadnych tych? Nie mam. Spoko. I tu też spoko, a więc polecę sobie tu. I wezmę sobie to. Polecę sobie tam. Będę miał power up. I będę miał kluczyk. No fajny mi kluczyk po prostu. No i latymy. Poproszę boosta. Poproszę boosta! Dziękuję. I myk. Myk. Musiałem oczywiście jeszcze gdzieś zostawić. Wezmę tego power-upa lotu. Bo może tam po prostu trzeba gdzieś polecieć. Czyżby na samą górę tego czegoś? Okej. Aha. Dlaczego mi nagle tam pokazywało? Hello. Level complete! Yay! Ej, w sumie już szybko poszło. To jest 21 minut, ale na nic mi nie starczy czasu już. Szkoda. I mamy 550 i ile? Chyba w 300 tych jesteśmy w plecy. Tak, bo zapłaciliśmy Moneybaxowi 1000, a zebraliśmy 700. Ojejny, to było złe. A więc tak, ludzie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jutro was zapraszam na... na Antichamber. Albo na co innego, nie wiem. I w przyszłym tygodniu zapraszam was na kolejny odcinek ze Spyro. Czy? I... no nie wiem, no... powiedzmy, że... w następnym odcinku... zrobimy... ten poziom. O, Lino Mines Trapped. A więc, no cóż, no dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Na razie, cześć! Pa, pa!